Przechodzimy do kolejnej tury pytań. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Tadeusz Chrzan. Panie marszałku, Wysoka Izbo, państwo ministrowie. Rozdrobnienie agralne na polskiej wsi wciąż pozostaje jednym z kluczowych problemów polskiego rolnictwa. Myślę, że jednocześnie trzeba zaznaczyć, że w warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Obok wciąż stosunkowo małej powierzchni gospodarstw rolnych kluczowym problemem pozostaje ich nieprawidłowy rozłóg. W niektórych obrębach Polski południowo-wschodniej nawet 1/3 działek ciągle ma powierzchnię poniżej 10 arów. Należy zauważyć, że rozdrobnienie działek i częsty brak dojazdu z drogi publicznej nie tylko utrudniają organizację produkcji, ale przede wszystkim podnoszą jej koszty. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne w naszej ocenie jest kontynuowanie działań na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielenie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Należy podkreślić, że w latach 2014-2020 prace scaleniowe były realizowane dynamicznie i otrzymywały poważne wsparcie finansowe. I tak dla przykładu województwo podkarpackie otrzymało ponad 76,5 miliona euro w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na scalenia gruntów. Środki te pozwoliły na poprawienie ładu przestrzennego i funkcjonalnego oraz pozwoliły na rozwój polskiego rolnictwa. Ponadto wykonane prace scaleniowe w znacznym stopniu poprawiły warunki funkcjonowania społeczności lokalnych poprzez budowę lub przebudowę, czy też modernizację sieci dróg, czy też prace rekultywacyjne. Przepraszam. Rolnicy z miejscowości, gdzie scalenia zostały przeprowadzone, mówią zgodnie jednym głosem, że dzięki scaleniom ich codzienna praca stała się łatwiejsza. Powstała nowa infrastruktura, która umożliwia sprawne funkcjonowanie gospodarstw, które dziś mogą skutecznie konkurować również na rynkach międzynarodowych. Dotychczasowe duże wsparcie finansowe prac scaleniowych niestety nie zaspokoiło wszystkich potrzeb w tym zakresie i jednocześnie należy stwierdzić, że środki dotychczas przyznane w Polsce na prace scaleniowe były zdecydowanie niewystarczające, aby zakończyć proces poprawy struktury agralnej na polskiej wsi. Stąd też, panie ministrze, nasze pytanie. Czy w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie zabiegać o środki finansowe na równie dynamiczne kontynuowanie prac scaleniowych? Dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi. Na pytanie odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Ryszard Bartosik. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Oczywiście Ministerstwo Rolnictwa zabiega o takie środki i takie środki są już przeznaczane na scalanie. Obecnie prowadzone są prace, które dotyczą wprowadzenia okresu przejściowego pomiędzy obecną i przyszłą perspektywą finansową, zakładając wydłużenie wdrażania obecnych programów rozwoju obszarów wiejskich o 2 lata. Z utrzymaniem zasady N+3 wraz z przyznaniem na ich realizację dodatkowych środków, w tym także pochodzących z Europejskiego Instrumentu Odbudowy, zmierzają do przeprowadzenia strategicznej zmiany programu obszarów wiejskich. Zmiana ta musi być zaopiniowana przez Komitet Monitorujący PROW, następnie uzyskać opinie stosownych ministerstw, Ministerstwa do Spraw Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Rolnictwa i następnie musi być zaakceptowana przez Radę Ministrów, po czym zmiana jest przesyłana do akceptacji Komisji Europejskiej. Chcę podkreślić, że w dniach 16-17 lutego bieżącego roku odbyło się 13. posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020
1420, na którym podjęto szereg uchwał upoważniających instytucję zarządzającą do dokonania stosownych zmian w programie obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Podjęto także uchwałę, zgodnie z którą planowane jest zwiększenie alokacji środków na realizację scaleń gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym. Zgodnie z przyjętą uchwałą planuje się zwiększenie środków o blisko 137 milionów euro. Oznacza to, że w całym okresie realizacji PROW zabezpieczona zostanie łączna kwota przeszło 421 milionów euro. Chciałbym zaznaczyć, że zarówno dotychczas zabezpieczone środki, jak również zaplanowane na okres przejściowy odzwierciedlają zapotrzebowanie zgłoszone przez samorządy województw. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Proszę teraz o zadanie pytania pana posła Fryderyka Kapinosa. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie ministrze, mając na uwadze, że proces przygotowawczy do prac scaleniowych jest długotrwały, konieczność zebrania deklaracji rolników o przystąpieniu do scalenia, przygotowanie wniosku, kiedy zostaną podane wiążące informacje o poziomie finansowania scaleń w obecnej perspektywie finansowej. Informacja ta pozwoli na odpowiednio wczesne rozpoczęcie tych trudnych i skomplikowanych procesów, co z kolei pozwoli zakończyć i rozliczyć projekty scaleniowe w ramach czasowych bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan minister także na to pytanie udzieli odpowiedzi. Panie marszałku, Wysoka Izbo, jak już mówiłem, ta kwota łączna to przeszło 421 milionów euro i ona zabezpiecza potrzeby, jakie w tym zakresie są. Mając na uwadze długotrwały proces związany z wszczęciem scaleniowego postępowania, podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi koszty związane z przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o przygotowanie pomocy mogą być ponoszone od dnia 1 stycznia bieżącego roku. Oznacza to, że mimo braku akceptacji zmienionego PROW-u przez Komisję Europejską, przewidujemy, że taka akceptacja będzie uzyskana w drugiej połowie bieżącego roku. Już teraz mogą być rozpoczęte prace zmierzające do przygotowania projektów z zakresu scaleń gruntów z zagospodarowaniem poscaleniowym, które będą mogły uzyskać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Dodatkowo chciałbym podkreślić, że program będzie kontynuowany w planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej w latach 2023-2027. Dziękuję bardzo panu ministrowi.